dobry, zapraszam na program Wstęp Wolny z Kulturą. Dzisiaj sporo pięknej muzyki, spotkania z młodymi, zdolnymi artystami. Wyprawa na tajemniczą wyspę, nie zabraknie także dreszczyka emocji. Zapraszam. Dziś w programie Katarzyna Figura w nowej produkcji Teatru Wybrzeże. Myślę, że znaleźliśmy jakiś taki wspólny język. Hi! Aha, yeah! Chopin, niebezpieczne związki. Interpretacja wokalisty jazzowego z wokalistą klasycznym. Creative Quintet, młodzi zdolni z Sanoka. A na koniec kryminał ze Szczecina w skandynawskim stylu. To jest najdalej na północny zachód wysunięte wielkie miasto. Zawsze było owiane takim nimbem tajemniczości. Trzy mało znane teksty Marii Wo w jednym. Spektakl nazywa się Wyspa i pokazywany jest na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Odnosi się do symbolu wyspy jako miejsca szczęśliwości, wymarzonego, ale z drugiej strony poprzez swoje ograniczenie niosącego osamotnienia, więc rozczarowanie. Komedia pozbawiona dydaktyzmu, na dodatek ubarwiona znakomitymi rolami aktorek Doroty Androsz i Katarzyny Figury. Jesteście cichusami. Nie. Jesteśmy przyzwoitymi ludźmi. Marii Wo rzeczywiście jest lekko zapomniany, prawda? Molière pojawia się dużo częściej w naszej świadomości. Ja z jednej strony lubię znaleźć coś, co z jakiegoś powodu zostało zapomniane, a też ciekawi mnie, dlaczego coś zostało zapomniane. Myślę, że Marii Wo, który jest myślę schyłkowy w stosunku do Goldoniego i do traktowania konwencji delartowskiej, myślę, że na dzisiaj jest bardzo ciekawy. Znaczy rodzaj dekadencji, schyłkowości, czy pewnego melancholijnej atmosfery, która tam się w tych tekstach pojawia i tego dość podejrzanego i nie do końca, prawda, dowcipu, który niekoniecznie właśnie jest dowcipem. Wydaje mi się, że na taki nasz poskładany, posklejany z różnych form świat jest bardzo ciekawy. Patrzcie, jaka jest ważna, z jakimś zadęciem, niby roztargniona. Spogląda na nieznajomy obok. To jest świat w obliczu katastrofy. I kiedy myślę o tym, co się dzieje teraz w świecie, to myślę, że przedziwnie jakoś tutaj się zderzamy. I Chociaż nasz spektakl nie dotyczy, nie staram się tutaj eksponować jakichś tematów politycznych czy społecznych, bo jednak tą siłą napędową działania tych wszystkich trzech tekstów jest miłość, albo jej brak, albo głód, prawda, albo zły wybór, albo niemożność wyboru, to jednak rodzaj nienasycenia, które spaja te wszystkie postacie, myślę, że bardzo dotyczy jakby naszego świata. Odsuwając się od świata, popełniliśmy błąd. Jest coś w tej refleksji. Na szczęście jest na to lekarstwo. Zawsze można zmienić zdanie. Myślę, że i właśnie biorąc sztuki Marii Wo, które gdzieś tam są jakąś, mają pewną konwencję i jakby wywrócił to wszystko, tak zrobił arebur i pozwolił nam, nie wiem, poszperać, pogrzebać i wynaleźć jakieś, wydaje mi się, mimo wszystko nowe, uniwersalne prawdy o człowieku. Na moją postać składa się kilka właściwie osobowości i mimo, że one się gdzieś tam dopełniają, w trakcie spektaklu przenikają, to jednak jest to właściwie kilka postaci. Tak chyba jak jest w życiu, bo człowiek jest niejednoznaczny. I te osobowości gdzieś tam się... Zaczynam od takiego rozbitka życiowego, od niewolnicy, która nagle dostaje prezent na tej wyspie. Dostaje prezent, że nagle może być kim innym. I jak to właśnie z naturą człowieka bywa, właśnie gdzie jest ta niewola, czy ona rzeczywiście jest na zewnątrz i w kajdanach, czy po prostu jest w nas. I to wszystko, co tutaj się dzieje, że
że ta niewola, czyli jakby zaprzeczenie tego, co jest dane człowiekowi, wolna wola, możliwość decyzji, nagle tutaj mamy ten prezent i człowiek nie wie, ta moja postać nie wie, co z tym zrobić, nie potrafi, próbuje z tego skorzystać, ale jest po prostu, jest w wiecznej niewoli. W tym spektaklu gram dwie postaci. Jedna to jest właśnie postać Czarnego, jakaś taka bardzo stereotypowo być może postraktowana, stereotyp Polaka na temat właśnie osoby czarnoskórej. Natomiast druga postać, właściwie figura bardziej, to jest Miłość. Miłość rządza, figura, która wzbudza we wszystkich ich najgłębsze pożądania, emocje. Każdy z nas wniósł w ten spektakl swoją wrażliwość i Iwy potrafił ją wykorzystać, potrafił nazwać, a jednocześnie potrafił wybrać, które rzeczy lepiej działają i są zgodne z jego wizją tego spektaklu. Również razem pracowaliśmy nad tekstem, nad skrótami. Iwo przynosił mnóstwo inspiracji, też każdy z nas coś przynosił. No, oglądaliśmy się mnóstwo filmów, więc nawiązań też jest trochę. Niemniej jednak uciekałabym od poszukiwania jednoznacznych odwołań w tym spektaklu do popkultury, ponieważ mam nadzieję, że udało nam się ze względu na wrażliwość Iwo stworzyć indywidualny język. Hi! Aha, yeah! Nie traktuję sytuacji, w której robię 18-wiecznego autora, jako konieczności odgrzewania jakiejś konwencji tamtej. On też to robił współcześnie, więc siłą rzeczy moja praca też się dzieje tutaj i teraz. I nasza wyspa jest światem, który rozpoznajemy dzisiaj, a nie kiedyś. Tutaj jest zestaw dość rzeczywiście, nie chcę powiedzieć trudny, ale taki odważny, bo jest i gwiazdorska obsada i ludzie, którzy od wielu lat są w naszym teatrze i są ludzie bardzo młodzi, wchodzący po raz pierwszy tak naprawdę do teatru dramatycznego albo jeszcze studenci szkoły teatralnej. Wtrącamy was w niewolnictwo, by zetrzeć waszą pychę. Myślę, że znaleźliśmy jakiś taki wspólny język. Myślę, że moje dołączenie do zespołu, wspaniałego zespołu Teatru Wybrzeże, jak również kilku młodych kolegów i koleżanek, wnieśliśmy też jakąś tam no coś nowego, coś innego. Każdy z nas pochodzi z innych części Polski. Jakieś inne doświadczenia mamy. Zespół tutaj już jest bardzo zgrany, bardzo dobrze się znają, współpracują, ale na pewno takie wrzucenie, myślę, że to ciekawy zabieg dyrektora teatru. To spotkanie, ta jakaś, nie wiem, fuzja czy rodzaj syntezy może przynieść zaskakujące efekty, a przecież o to chodzi. Chopin jest kompozytorem bardzo szczęśliwym, bo jest bardzo chętnie i często słuchany, a także wykonywany. Artyści bardzo lubią eksperymentować z jego muzyką. Myślę, że nie miałby nic przeciwko temu, bo jak wiadomo z jego listów i wspomnień o polskim kompozytorze, był niezwykle dowcipny. Ciekawa jestem, czy przypadłby mu do gustu projekt przygotowywany przez studentów Akademii Muzycznej, którzy próbują zderzać tradycyjne wykonanie muzyki Chopina z aranżacjami jazzowymi. Coraz więcej tego jest, taka magma, jak to... To przedsięwzięcie szalone. Chopin i jego pieśni w dwóch różnych aranżacjach dla studentów śpiewających klasycznie i tych jazzowych. Mikstura emocji i muzycznych stylów. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest aktor Witold Schulz. Znalazł odpowiednie głosy i nutka po nutce rozpisał całość projektu. Ja uwielbiam Chopina. Chopin jest moją fascynacją od lat, kiedy byłem w ich wieku. Kupiłem kiedyś całą serię tych płyt żółtych, dzieła wszystkie. Także na Chopinie się bardzo dobrze kiedyś znałem, słuchowo. Z uciechą lub...
Sednem jest zderzenie dwóch stylistyk jakby, tej takiej klasycznej pieśni Chopina, od której bierzemy styl romantyczny, miłość, namiętność, całą frazę z rubatem, z wszystkimi chopinowskimi smaczkami i zderzamy to ze stylistyką modern, mówiąc ogólnie modern. Do tego worka wkładamy jazz, reggae, elektronikę, różne inne sytuacje, które nam się przydarzają. Dla studentów może to być jedna z ciekawszych przygód w całym toku studiów. Nie obcujemy na co dzień z muzyką klasyczną, przynajmniej no, nie ja. Dlatego dla mnie to było też ciekawość i zbicie się na przykład w jednym utworze, interpretacja wokalisty jazzowego z wokalistą klasycznym. Obrali dziewczęta drudzy, ja wiem, nie kochałem. Nie wyczaruję, jakie oczką brew, nóżki małe, ząbki białe. Ja to ogólnie mam rolę cwaniaczka i trochę myślę adoratora i w ogóle taki, jak to pan Witek mówi, Ricky Martin. Ja jestem cenniejszym Ricky Martinem, który ma być i z jednej strony zwierzęciem scenicznym, który w ogóle ma full fanek, a z drugiej strony jestem też jakby facetem, któremu w jakimś momencie sypie się ta cała, to wszystko, co ma, to wszystko, co zdobył. Te pieśni zdobyły nowy obraz. I każdy, nawet ktoś, kto nie zna muzyki klasycznej i w ogóle takiej nie słucha, może inaczej spojrzeć na Chopina albo w ogóle dopiero się zaadoptować w tej muzyce. Ja akurat mam tutaj piosenkę finałową i na końcu mogę sobie poszaleć jakąś tam chrypką, trochę rozrywkowo, na jazzowo, także mogę się w dwóch odsłonach pokazać. Huai Li, studentka z Chin, specjalnie do tego projektu nauczyła się śpiewać oryginalne pieśni Chopina. Czy jest jej trudno? Bardzo, na co dzień ledwie mówi po polsku. Na samym początku było strasznie trudno, powoli mówiłam po polsku, dużo ćwiczyłam, a dopiero potem mogłam cokolwiek zaśpiewać. Premierę spektaklu zaplanowano na 10 kwietnia. Młodzi wokaliści będą śpiewać w budynku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. My mamy godziny prób, ale my te godziny często przekraczamy. My robimy to na razie no, po prostu za fliko. No, na razie nikt nam za to nie płaci. Chcemy zrobić produkt, który się sprzeda, który pokażemy tu i ówdzie. I mam nadzieję, że tak będzie. A teraz o młodych zdolnych, czyli Creative Quintet z Sanoka, który przywiózł z Krakowa, z ogólnopolskiego konkursu muzyki współczesnej Grand Prix. Zuzia jest świetną skrzypaczką, Marysia świetną gitarzystką. Dobry duet mogą tworzyć tylko wybitne, że tak powiem, jednostki, które sama w sobie każda jest po prostu indywidualnością i jest bardzo dobrym instrumentalistą. Problem chyba leży w tym, żeby się po prostu razem zgrać i dogadać, bo właściwie granie kameralne nie jest tak trudne jak solowe, bo jest się taką zwartą grupą i każdy może jakby na siebie liczyć, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy tak samo czuli tą muzykę i jakby dogadywali się razem, grali tak w ten sam sposób.
to 5 osób, z których każda jest indywidualnością. Każda z tych osób to są naprawdę uzdolnieni młodzi ludzie, wybitnie uzdolnieni. I to jest szczęście, że się spotkali razem i mogą razem pracować, razem muzykować. Ja jestem bardzo zadowolona. Łapią wszystkie uwagi w mig. Byliśmy na Festiwalu Muzyki Współczesnej w Krakowie, którego nazwa jest Srebrna Szybka od tytułu utworu Witolda Lutosławskiego. Właśnie tam wykonaliśmy głównie utwory Astora Piazzolli, w tym trzy utwory, czyli to był Oblivion, La Muerte del Angel i Concerto para Quinteto i jeden utwór właśnie Witolda Lutosławskiego, Hura Polkę z Małej Suity. Jak się nie jest samemu na scenie, to kompletnie inaczej to wszystko się odbywa i moim zdaniem tak na trochę większym luzie i z większą radością przede wszystkim. To jest takie... No mi się osobiście lepiej gra w zespole, bo jednak... No właśnie, bo jeżeli... Jest druga osoba i... Tak, jeżeli się któraś pomyli, to nawet tej pomyłki może czasami nie być aż tak strasznie widać, jeżeli ta druga osoba nas dopełni w pewnym sensie. I fajnie też się grało ze względu na to, jaka była tam sala, bo to też jest bardzo ważne, w jakim miejscu się gra. I też stres był troszeczkę mniejszy, bo ta sala nam pomagała też. Mamy pizzę i spaghetti, z Japonii sushi, a ze Skandynawii czarny kryminał. Coraz bardziej popularny w Polsce i na świecie, stąd bardzo chętnie pisarze próbują się z tym gatunkiem, umieszczając akcje w rozmaitych polskich miastach. Oto kolejne, które stało się miejscem akcji kryminału. Ta akcja rozpoczyna się na cmentarzu w Szczecinie. Kryminał ostatnimi laty stał się bardzo popularny, zwłaszcza w Polsce bardzo popularny, zwłaszcza kryminał skandynawski. Ja, że ze Skandynawii najbliżej do Szczecina, to postanowiłem go trochę tutaj sprowadzić, ten kryminał. Akcja książki, bowiem toczy się częściowo w Kopenhadze, gdzie pracuje na co dzień komisarz Olaf Potocki, a częściowo, po większej części, w Szczecinie. Całość praktycznie zaczyna się tutaj, na tym cmentarzu, ponieważ za sprawą maila, którego dostał niejaki Leon Ciesielski junior z Grójca od swojego bardzo sędziwego stryja z Toronto. W tym mailu stryj prosi swojego bratanka, by mu znalazł miejsce pochówku na tym cmentarzu właśnie. Leon Ciesielski junior przyjeżdża do Szczecina, bo wie, że spełnianie nawet najbardziej ekstrawaganckich próśb stryja się opłaca. Przyjeżdża, szuka tego miejsca, poznaje cmentarną urzędniczkę Agatę, z którą będzie miał romans, a także poznaje, nie przypadkiem jak się potem okaże, emerytowanego szczecińskiego policjanta. Obaj panowie mają jednakowe zegarki, takie właśnie. To są szwajcarskie zegarki i wtedy Leon Ciesielski junior dowiaduje się, że miejsce pochówku na tym cmentarzu nie jest zupełnie przypadkowe, ponieważ jego stryj jest bardziej związany ze Szczecinem niż się wydawało. W latach 50. 60. był tutaj królem półświatka. To z jego inicjatywy doszło w 57 roku do bardzo niespektakularnego napadu na szczecińską Baltonę, gdzie skradziono ten i jeszcze 920 identycznych, luksusowych, szwajcarskich zegarków. Szczecin jest, jak spojrzeć na mapę, to jest
najdalej na północny zachód wysunięte wielkie miasto. Zawsze było owiane takim nimbem tajemniczości. To tu przyjeżdżali osadnicy po wojnie, tacy normalni, zwyczajni ludzie, ale również ci, którzy uciekali przed wymiarem sprawiedliwości, bo to był taki tak zwany dziki zachód. Jak widzieliśmy film Gangsterzy filantropii Hoffmana i Skórzeckiego, to tam ten klimat jest bardzo dobrze oddany, właśnie takiego dzikiego zachodu. Wręcz jak na tym prawdziwym amerykańskim dzikim zachodzie. Tutaj grasowały młodzieżowe gangi, jak choćby ten z nostalgią gdzieś wspominany Banda Sorrento. Tutaj po prostu to Szczecin oczywiście to miasto portowe, to portowe knajpy, to marynarze i czekające na nie tutaj narzeczone, jak w każdym porcie na każdego marynarza, to cynkciarze z wypchanymi walutą kieszeniami, czyli sceneria wręcz wymarzona dla kryminału. Myślę, że nie gorsza niż ta, którą ma we Wrocławiu Marek Krajewski. Wielbłąd przy bramie to jest nawiązanie do takiej tureckiej sentencji śmierć to czarny wielbłąd, który klęczy przy bramie każdego człowieka, a klęczy po to, żeby w odpowiednim momencie zabrać jego zwłoki. Natomiast z drugiej strony każdy z nas ma anioła stróża. Ten, jak widzimy na okładce, jest nieletni, a na dodatek się zdrzemnął, czyli sytuacja wręcz wymarzona dla wszelkiego rodzaju złoczyńców. Tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie programu Wstęp Wolny z Kulturą. Spotkamy się jednak już za tydzień. Przez te 7 dni będziemy bacznie rozglądać się, by opowiedzieć o tym, co ciekawego dzieje się w kulturze w całej Polsce już za tydzień. Do zobaczenia.